Szczęść Boże, coś wam powiem. Pierwszym skojarzeniem z dzisiejszą Ewangelią jest zobaczone przeze mnie zdjęcie z jednego z klasztorów, a na tym zdjęciu widnieje wejście do jadalni. Niby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to wejście miało kształt bardzo wąskiego korytarza. Można więc powiedzieć, że kto się nie przeciśnie, ten nie będzie mógł się najeść. I tak oto jest z wejściem do Królestwa Bożego, które także jest wąskie, bo przecież mamy tam wejść jako ludzie z pełnym sercem, a nie z pełnymi walizkami. Serce jest niczym czarna skrzynka w samolocie. I to w nim zapisane jest całe moje życie, moja działalność, moje człowieczeństwo i wiara. Kto nie ma Boga w sercu, może się rozczarować. Czy więc tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus nie udziela konkretnej odpowiedzi, ale zaprasza do refleksji. Przecież nie jest ważna liczba, ale ważne jest odnalezienie właściwej drogi do celu. Ta brama, właściwie drzwi są wąskie, ponieważ wymagają od nas poświęcenia, ściśnięcia naszej dumy, usunięcia ciężaru naszych wad i utraty strachu przed otwarciem serca z pokorą. Są wąskie, ale zawsze szeroko otwarte. Dziś bardzo wyraźne dla mnie są słowa: Panie, otwórz nam, nie wiem skąd jesteście. Bóg nie jest naszym Panem, jeśli my żyjemy według własnych zasad, a nie w zgodzie z Ewangelią. Samo stwierdzenie, że przecież jadaliśmy z Tobą i nauczałeś na naszych ulicach, nic nie znaczy, jeśli ta nauka i zasiadanie do stołu Eucharystii nie wpływały na nasze życie. Chodziliśmy do szkoły, ale nie nauczyliśmy się wszystkiego. Pracujemy, ale nie zawsze nasza praca przynosi korzyści. Spożywamy posiłki, choć nie zawsze jesteśmy głodni. Bo większość tych spraw załatwiamy z przyzwyczajenia albo z konieczności. Nie wystarczy mówić o sobie: jestem chrześcijaninem. Do zbawienia potrzeba czegoś więcej. Trzeba być autentycznym chrześcijaninem, a nie tylko na papierze. W innym wypadku zostaniemy uznani za tych, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości. Nie możemy być pewni swojego zbawienia, jak i bardzo możemy się zdziwić, kto wejdzie do Królestwa Bożego, choć w naszej ocenie to się tam nie nadaje, bo my w naszym sercu już dokonaliśmy o nim osądu. Niezbadane są wyroki Pana, słyszeliśmy to wielokrotnie. I właśnie przez takie fragmenty jak dziś Bóg nas ostrzega przed kiepskim życiem. Zbawienie i owszem, dostępne jest dla wszystkich, ale nie jest to drobiazg. W życiu prawdziwym rozstrzygają się ważne sprawy, w których musimy działać odpowiedzialnie i z wysiłkiem. Do nich należy wyjście z grzechu, który zaciska nasze serce i nie pozwala go otworzyć przed Bogiem i drugim człowiekiem. Poznając własne ograniczenia, mogę lepiej pomagać innym. I to jest kierunek, o którym mówi Jezus, żeby nie tylko słowem, ale i czynem przyznawać się do Niego. Z pewnością Chrystus miałby o wiele więcej zwolenników, a Kościół mniej przeciwników, gdyby nie tak wymagający. Gdyby zniósł przynajmniej niektóre przykazania. Zaniechał może spowiedzi, zezwalał na rozwody, albo gdyby wraz z metryką chrztu gwarantował niebo. Ale takiego Chrystusa i takiego Kościoła Chrystusowego nie ma i być nie może.